czwartek, piąty tydzień Wielkiego Postu. Kolekta na ten dzień. Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu. Spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo. Kochani, postawa ufności. Oczywiście ufność nie jest uczuciem, jest postawą życiową. Na tą postawę pracuje się całe życie. Jezus, kiedy przyszedł do świętej siostry Faustyny, z takim delikatnym, z miłością do nas, do każdego człowieka, ale z takim delikatnym wyrzutem, powiedział, że nie ufamy Mu, że ranią Go dusze, które On prowadzi, które prowadzi tutaj, na tym Łespadole, że Mu nie dowierzamy, że to nasze niedowiarstwo rani Jego najświętsze serce. I kochani, ufność. Jest to postawa życiowa. Jezus przecież mówi, kto ufa, nie zginie. O tym należy pamiętać. Wiem, komu uwierzyłem, komu zaufałem. Święty Paweł, im bardziej znam Jezusa, tym więcej Go miłuję. Im więcej miłuję, tym bardziej Mu ufam. O jak wielką siłę ma człowiek, dusza ludzka, która pokłada ufność w Panu, ufność w naszym Zbawicielu. I kochani, prorok Izajasz też w Słowie Bożym mówi nam, ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki. Dlatego On pragnie naszego zaufania w każdym kroku i w każdej podejmowanej decyzji. I choćbyś szedł przez ciemną dolinę, pamiętaj jedno, kiedy pojawiają się burze życiowe w Twoim życiu, kiedy są wydarzenia, które Cię krzyżują, których nie rozumiesz, pamiętaj, miej ufność w sercu. Choćby rzeczywistość mówiła Ci, że Bóg Cię zostawił, że Bóg Cię opuścił, pamiętaj, miej postawę ufności. Bóg jest przy Tobie. Bóg jest miłością miłosierną. Bóg Ci zawsze przebaczy, jeżeli tylko przyjdziesz i będziesz prosił o przebaczenie. Jezus powiedział do siostry Faustyny, świętej Faustyny Kowalskiej, przytoczę ją drugi raz, bo dzienniczek jest czymś pięknym, warto go przeczytać i też do niego wracać. Powiedział, że kiedy zbliża się do Niego, do Jego miłosierdzia, do zdroju miłosierdzia, do sakramentu pokuty i pojednania, dusza zalękniona, przelękniona, powiedział, kiedy widzi ten żal, tą skruchę, nie ma takiego grzechu, którego bym jej nie przebaczył. Bo ufa mi, bo przychodzi do mnie, bo mnie kocha. Ta postawa jest bardzo cenna w Jego oczach. Dlatego, kochani, miejmy ufność. Nie bójmy się, tylko zaufajmy Panu. On nas prowadzi do ziemi obiecanej. Prowadzi nas do raju utraconego. Prowadzi nas do Ojca.